Jestem multimilionerem. Zaczynałem od niczego. Nie miałem nic, kiedy zaczynałem. Teraz mogę powiedzieć, że mam wszystko, czego potrzebuję na resztę życia. W brutalnym świecie mieszanych sztuk walki niewielu zawodników wykuwa sobie miejsce tak wyraźne jak Jorge Masvidal. Jest znany jako Gamebred. Ta ksywka nie tylko brzmi fajnie, ale stanowi też kompaktową narrację podróży w świecie mieszanych sztuk walki. Jego kariera, począwszy od podwórkowych walk w Miami, aż po największe gale UFC, jest jak opowieść z filmu, wypełniona ambicją, przemocą i duchem, który odmawia poddania się, pozostawiając ślad w tym sporcie równie trwały jak blizna. W tym filmie odkryjemy jego podróż od walk na podwórku do największych starć w MMA oraz wszystkie soczyste szczegóły pomiędzy. To historia Jorge Masvidala. Urodzony w Miami w listopadzie 1984 roku, Jorge Masvidal jest dumnym synem dwójki niezwykle odważnych imigrantów. Jego mama pochodzi z Peru, a jego tata odbył epicką 90-milową podróż z Kuby na Bahamy, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, używając tylko własnoręcznie zrobionej tratwy. Gdy miał 14 lub 15 lat, on, jego przyjaciel i wujek jego najlepszego przyjaciela wymyślili plan ucieczki, więc znaleźli oponę od traktora, przekształcili ją w tratwę i wypłynęli na morze. 7 dni później wylądowali na Bahamach, a z Bahamów dostali ekstradycję do USA, prosto na osiedla i rozpoczęli swoją podróż tutaj w Ameryce. Wszystko co znał, to życie na ulicy od tamtego czasu, bo mieszkał w sekcji 8, najgorszych możliwych okolicach, bez żadnych wskazówek. Jego życie było dla mnie czymś tak wpływowym, że usłyszałem to i pomyślałem: dobrze, że nie muszę tego wszystkiego sam przechodzić i że jesteś tu, by mnie prowadzić. To jest powód, dla którego tu jestem. Widać wyraźnie, po kim Jorge odziedziczył swój charakter. Dorastając, Masvidal często się przeprowadzał razem ze swoją matką. Jestem bardzo elastyczny, wiesz, i to od dziecka. Dużo się przeprowadzałem. Przez długi czas byłem nowym dzieciakiem w szkole. Jego ojciec w większości był nieobecny, odbywając 18-letni wyrok więzienia za przestępstwa związane z narkotykami, od czasu gdy Jorge miał zaledwie 4 lata. 18 lat rzędu? 18 lat rzędu. Tak, tak, 18 i trochę więcej, bo potem nie jest Amerykaninem, jest Kubańczykiem, nie zostaje deportowany, więc jest w innym rodzaju systemie, jeszcze przez kolejny rok. Jorge przez wiele lat wierzył, że jego ojciec służy w armii, komunikując się z nim przez telefon, ale gdy miał 13 lat, dowiedział się prawdy i zaczął odwiedzać swojego ojca w więzieniu. On mówił mi rzeczy, które znają tylko z tamtej strony świata, z ciemnego świata podziemia, i jak tam nie trafić. On wprost pajał mi do głowy, że gdy już tam przejdziesz, synu, to jest jak ruchome piaski, nie zrobisz tu niczego, nie znajdziesz pracy. Więc to jest bardzo zakorzenione we mnie, widząc jak zepsuty jest ten system, a potem słysząc to od niego, aby tam nie skończyć. Muszę podziękować mojemu tacie, bo gdyby nie on, to wie, może zrobiłbym kilka głupszych rzeczy w życiu. Powiedziałem nie, nie chcę brać w tym udziału. Po prostu spędzałem piątkowe wieczory na sali treningowej i doskonaliłem swoją technikę, a 16 lat później jestem tutaj. W wieku 14 lat Masvidal już trenował sztuki walki, dzieląc swój czas pomiędzy boks, karate i zapasy szkolne. Walczyłem, bo to kochałem, to było jedyne, co mnie kręciło. To było coś, co chciałem robić, chciałem walczyć. I nie było to z powodu pieniędzy czy coś takiego. Po prostu to kochałem. Lubię rywalizować. Ludzie grają w koszykówkę, inni tańczą breakdance'a, a ja zakładam rękawice i boksuję na podwórku. To podnosiło moją adrenalinę. To było jedyne, co sprawiało, że byłem szczęśliwy. Jego umiejętności w zapasach były widoczne, ale nie osiągnął wymaganych ocen, aby zakwalifikować się do drużyny szkolnej. I właśnie wtedy zakochałem się w sporcie, jakim jest MMA. I pomyślałem, to jest to, co chcę robić. Już wiedziałem, bo miałem wystarczająco dużo walk. Przeprowadzając się i dorastając, byłem obdarzony mocnym ciosem. Więc chodziłem do sali i od razu mogłem rywalizować z kimś, kto trenował 2 lata. Jeśli chodzi o boks, mogłem sobie dobrze poradzić. Nie miałem jeszcze wytrzymałości, bo byłem nowy w grze. Ale rozmawiałem z trenerami. Jak to robicie, że się nie męczycie? To jest szalone gówno. A oni mówili, ci goście biegają, ty dopiero zaczynasz to wszystko, a oni już rano biegają. I właśnie tam nauczyłem się dyscypliny. Wyraźnie miał walkę we krwi, krzywe spojrzenie lub nieprzyjemna postawa na ulicy i był gotowy stanąć do walki. Zazwyczaj ja zawsze rzucałem pierwszy cios. Jestem znany, przynajmniej w swojej okolicy. Jestem znany jako jeden z najlepiej bijących spartyzanta w tej branży. Bijący spartyzanta? To nie jest dobra rzecz, za którą jest się znanym. Cholera jest, na ulicy. Jeśli jesteś prawdziwym gościem z ulicy, wiesz, że nie mówisz komuś, hej, ty i ja na zewnątrz, bo możesz zostać postrzelony albo zabity, więc uczysz się, jak zadać naprawdę dobry cios z zaskoczenia. Walki uliczne okazały się także łatwym sposobem na szybki zarobek.
To nie były oficjalne walki, tylko takie, że skoro jesteś z tej dzielnicy, a twój kolega walczył, a ja jestem z tej dzielnicy, a mój kolega mówił, chłopaku, mój kumpel skopie ci dupsko, no to mówimy, okej, postawmy na to pieniądze. I potem twoi ludzie zbierają kasę, i moi zbierają kasę i mówimy, no dobra, zebraliśmy $187, zróbmy to. I to było to, walka się odbywała. Ile miałeś wtedy lat, kiedy zaczynałem to robić? Byłem młody, miałem może 14-15 lat. Tak, to było jakbym miał na przykład na McDonalda przez 3 miesiące. Co to znaczy? A, za pieniądze, które wygrałeś. Tak, dawałem mojej mamie trochę pieniędzy, a ona mówiła, czy ty sprzedajesz narkotyki? Droga tego ulicznego wojownika zmieniła się, gdy spotkał się ze znanym Kimbo Slice'em. Chodzili do tej samej siłowni, co sprawiło, że Masvidal dostał zaproszenie na walki na podwórku Slice'a. Wtedy miałem 16 lub 17 lat, Kimbo trenował w tej samej siłowni co ja i podszedł do mnie. Hej, czy byś był zainteresowany walkami? Oczywiście, że tak. Jesteś tu od dawna, mój przyjacielu. Pamiętam pierwszy raz, gdy widziałem, jak walczysz. To była walka na gołe pięści na podwórku w czasach Kimbo Slice'a. Na YouTubie są filmy z jego walkami. Pokonał podopiecznego Kimbo, Raya. Walka, która była twoim wielkim przełomem, to właśnie ta z Rayem, prawda? Tak, jeśli chodzi o walki uliczne, to tak. Był podopiecznym Kimbo, tak? Tak. Ile miałeś wtedy lat? Myślę, że 18. I on był znany na ulicach, prawda? Nie znałem go osobiście, ale słyszałem wcześniej, żeby uważać na tego faceta, bo ma mocny prawy sierpowy, położył już kilku ludzi. Patrzyłem tylko na wielkiego faceta przede mną i myślałem, że wygląda jak kulturysta, ale mnie to nie ruszało. W wieku 18 lat Jorge stoczył swoją pierwszą zawodową walkę w MMA, wygrywając w pierwszej rundzie przez knockout. To wtedy spotkał jedną z najbardziej wpływowych osób w swoim życiu, Paulinho Hernandeza. W tamtym czasie Masvidal łączył niesankcjonowane walki uliczne z walkami zawodowymi, a Hernandez, dobrze znany i szanowany trener, sądził, że może to zaszkodzić jego potencjałowi. Powiedział Masvidalowi, że powinien zostawić uliczne walki za sobą i skupić się wyłącznie na byciu zawodowym zawodnikiem. Wtedy MMA nie było tak wielkim sportem, jakim jest dzisiaj. Wielu ludzi uważało je za zbyt brutalne i nie mogło się z nim w pełni utożsamić. Ale Masvidal, słuchając rady Fernandeza, postanowił skupić całą swoją energię na swojej zawodowej karierze MMA. Wyruszył w podróż po różnych organizacjach, takich jak Absolute Fighting Championship, Strikeforce i Budok, aby wspomnieć tylko kilka z nich. Był naprawdę oddany temu sportowi, a świat MMA to zauważył. Pamiętasz walki w Budok? To były złote lata. Złote lata, człowieku. To było jakiś czas temu. Cholera, szalone. Budok Fight to była fajna organizacja. Walczył tam Cain Velasquez, Chael Sonnen. Tak. Eddie Alvarez. To prawda, tak, Fedor. Fedor miał tam walkę i Brad Pickett również, tak. Mike Brown. W ringu Budok umiejętności strajkerskie i wytrzymałość Masvidala zostały surowo przetestowane przez doświadczonych zawodników. Walka z Evanem Edwardsem, doświadczonym wojownikiem o wszechstronnym stylu, jest jedną z tych, która wyraźnie się wyróżnia. Masvidal zabezpieczył zwycięstwo przez knockout, dostarczony kopnięciem w głowę w drugiej rundzie. Ale dla niego walka z Edwardsem nie była jedynie miarą umiejętności, przede wszystkim była próbą mentalną. Bałem się, wiesz, wszyscy ci zawodnicy, których spotkałem w swojej karierze, ale ten gość sprawił, że miałem motyle w brzuchu. I myślałem, kurwa, widziałem co robił ludziom. Wiesz, to okrutna jednostka i miał bardzo niekorzystny styl dla mnie na wiele sposobów. W miarę pięcia się w górę rankingu Masvidal trafił do Strikeforce, gdzie doskonalił swoje umiejętności przeciwko wyższej klasie rywali. Jego pojedynek z Gilbertem Melendezem o koronę wagi lekkiej, choć zakończył się przegraną przez decyzję, pokazał jego rozwój jako wojownika. Ta walka była pokazem uderzeń, zapasów i niezłomnego ducha, który Masvidal uosabiał, chociaż tytuł nie wpadł w jego ręce. Jego występ dalej wzmacniał jego rosnącą reputację w sporcie. Po rozwiązaniu organizacji Strikeforce w styczniu 2013 roku Masvidal został wciągnięty do UFC. Stawki były wyższe, światła jaśniejsze, presja większa, a opozycja brutalna. Masvidal zadebiutował w oktagonie UFC przeciwko Timowi Minsowi w kwietniu, pokonując go jednogłośną decyzją. Zwycięstwo to było solidnym początkiem, ale prawdziwa próba nadeszła w jego drugiej walce przeciwko Michaelowi Kiezie. Michael wszedł do oktagonu na fali 6 zwycięstw z rzędu przez poddania i nie zaznał jeszcze żadnej porażki. Masvidal był wyraźnym underdogiem. Wbrew oczekiwaniom prowadził walkę, manewrując swoim przeciwnikiem wokół oktagonu, blokując jego wszystkie próby obaleń. W końcu Masvidal przeprowadził próbę poddania i zmusił swojego przeciwnika do odklepania zaledwie sekundę przed końcem walki. W listopadzie tego samego roku Masvidal zasmakował goryczy porażki w zaciętym pojedynku z Rustem Khabilovem. Pomimo przegranej jednogłośną decyzją, pojedynek przyniósł mu pierwszą nagrodę za walkę wieczorową.
aktoru, co pokazało spektakl, jaki wniósł do klatki. Przełom nastąpił w 2014 roku, gdy Masvidal zgromadził 3 kolejne zwycięstwa decyzją sędziów, a na początku 2015 roku stanął naprzeciwko Alala Quinty w walce, którą Sherdog nazwał kradzieżą roku. Masvidal wszedł z impetem gwałtowną serią prawych sierpowych w pierwszej rundzie, które trafiły w głowę przeciwnika. Dobrze wymierzone latające kolano otworzyło ranę na twarzy La Quinty, zwiastując to, co miało nadejść. Do końca rundy Masvidal dominował nawałnicą łokci i ciosów. W drugiej rundzie Al zaczął odzyskiwać grunt pod nogami, chociaż Masvidal nadal prowadził w części ataków, posługując się lewym prostym i hakami. La Quinta przyjął aż 44 ciosy w głowę, a jego wszystkie próby obalań zostały powstrzymane. Gamebred zablokował łącznie 9 z nich w tej rundzie. La Quinta znalazł rytm w ostatniej odsłonie, zadając serię kopnięć w nogi, które Masvidal zdecydowanie odczuwał. Do końca walki 13 z 15 portali branżowych przyznało zwycięstwo Masvidalowi, jednak sędziowie mieli inne zdanie, dając zwycięstwo La Quincie. Trzy miesiące po walce z La Quintą Masvidal zaryzykował, przechodząc do kategorii półśredniej, by zmierzyć się z Cesarem Ferreirą. To ryzyko się opłaciło. Powalił Brazylijczyka w pierwszej rundzie, notując zwycięstwo przez knockout i zdobywając bonus za występ wieczoru. W listopadzie Masvidal znowu stanął w klatce, tym razem mierząc się z Bensonem Hendersonem. Pojedynek był mistrzowskim pokazem MMA na najwyższym poziomie. Obaj zawodnicy dali pokaz umiejętności, w którym Henderson przeważał szybkością i precyzją. Henderson trafił prawą ręką w pierwszej rundzie, co zachwiało Masvidalem, który był w trakcie kopnięcia. Walka osiągnęła punkt kulminacyjny w piątej rundzie, gdy Masvidal założył duszenie gilotynowe, zmuszając Hendersona do walki o przetrwanie. Jednakże dzięki swojej biegłości w obronie przed duszeniami, Henderson zdołał się oswobodzić. Masvidal wówczas był nieco niedoceniony w UFC, często pomijany wśród elity i błędnie uważany za zwykłego ulicznego zabijakę. Jego głównym problemem była skłonność do pozwalania, by walki trwały do ostatniego gongu, pozostawiając swój los w rękach sędziów, co często nie kończyło się dla niego pomyślnie. Tak było również w tej walce, którą przegrał przez decyzję sędziów. Następnie walczył z Larkinem na UFC Fight Night 88 w maju 2016 roku. Był to wyczerpujący pojedynek, ale decyzja sędziów poszła na korzyść Larkina, co oznaczało kolejną porażkę Masvidala przez decyzję. Jednak los miał dla niego inny scenariusz w lipcu, kiedy sędziowie przyznali mu zwycięstwo przez decyzję nad Rossem Pearsonem, co było słodkim odwróceniem fortuny. Grudzień przyniósł dziwną walkę z Jake'em Ellenbergiem na finale The Ultimate Fighter 24. Walka przybrała dziwny zwrot akcji w ostatnich sekundach pierwszej rundy, gdy palec u nogi Ellenberga utknął w siatce po próbie ataku kolanem. Masvidal wykorzystał nieszczęście przeciwnika, wyprowadzając ciosy, gdy Ellenberg próbował uwolnić swoją stopę. Początkowo sędzia Herb Dean sygnalizował przerwę, ale po ocenie okoliczności ogłosił zwycięstwo Masvidala przez TKO. Po dwóch zwycięstwach z rzędu Masvidal zmierzył się z Donaldem Cerrone w styczniu 2017 roku. Przyjazne zachowanie Cerrone podczas tygodnia walki, pełne uśmiechów i uścisków dłoni, kontrastowało z wrogością, jaką żywił do niego Masvidal, obiecując mu złamać twarz w walce. Pojedynek rozpoczął się od spokojnej gry Cerrone, który zadawał kopnięcia, na co Masvidal odpowiadał serią mocnych ciosów. Cowboy zdawał się kontrolować początkowe wymiany, jednak Masvidal zmienił bieg wydarzeń pod koniec pierwszej rundy. Kontratak prawym posłał jego przeciwnika na deski. Masvidal ruszył z nawałnicą ciosów, a sędzia wkroczył do akcji w momencie, gdy zabrzmiał gong. Masvidal wszedł w drugą rundę z impetem, lawiną kopnięć i kolan, a prawy sierpowy ponownie posłał Cerrone na matę. Nawałnica okazała się zbyt intensywna, zmuszając sędziego do przerwania walki minutę po rozpoczęciu rundy. To zwycięstwo przedłużyło serię wygranych Masvidala do 3, czyniąc go wschodzącą siłą w kategorii półśredniej UFC. Jednak sytuacja wkrótce miała się zmienić na gorsze. W maju 2017 roku oktagon był świadkiem starcia stylów, gdy Masvidal zmierzył się z mistrzem brazylijskiego jiu-jitsu Damienem Maio. Przez cały trzyrundowy pojedynek umiejętności graplerskie Maii rzucały cień, dając Masvidalowi tylko niewielkie szanse na wyprowadzanie ataków, które starał się wykorzystać, aby nawiązać walkę. Choć wytrwał do końca, pokazując wielką wytrzymałość, jednak to Maia wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów. Masvidal zmierzył się następnie ze Stevenem Thompsonem, topowym strikerem, który chciał się odbić po porażce z Woodleyem.
Obaj zawodnicy widzieli tę walkę jako szansę na odkupienie. Przewaga w stójce Thompsona była widoczna, gdy konsekwentnie zadawał mocne ciosy i kopnięcia. W drugiej rundzie Thompson powalił Masvidala prawym sierpowym, ale pozwolił mu się podnieść. Mimo że Masvidal walczył dalej, Thompson dominował w wymianach i ostatecznie wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Na fali dwóch porażek z rzędu, rozczarowany zarówno swoim życiem, jak i karierą, Masvidal wziął urlop od sportu. W tym czasie wystąpił w reality show Hexagon. Uczestnicy programu byli podzieleni na dwa zespoły, czerwony i niebieski. Rywalizowali w różnych zadaniach sprawnościowych. Jorge Masvidal był częścią czerwonej drużyny, zwanej Sławni. Zawodnikom nie było wolno korzystać z telefonów, telewizorów, ani kontaktować się ze światem zewnętrznym. Czas spędzony na łonie natury i mnóstwo wolnych godzin dzięki show dały Masvidalowi okazję do refleksji nad swoją karierą i nadmiarem przegranych i wygranych przez decyzje w jego rekordzie. Po swoim występie w reality show zmodyfikował swój program treningowy, wprowadzając nowe elementy, które uznał za kluczowe do osiągnięcia wyższego poziomu. W marcu 2019 roku, po 16-miesięcznej przerwie, Masvidal powrócił do oktagonu na pamiętną walkę z Darrenem Tillem. Wchodząc do klatki na wrogim terytorium w Londynie, Masvidal był przez wielu uważany za ofiarę mającą zapewnić Tillowi łatwe zwycięstwo przed rodzimą publicznością. Jednak scenariusz przybrał niespodziewany obrót spraw, gdy Masvidal zadał nokautujący cios, który powalił Tilla na matę w drugiej rundzie. To oszałamiające zwycięstwo nie tylko oznaczało spektakularny powrót, ale również przyniosło mu nagrodę za walkę wieczoru i występ wieczoru. Ja i mój trener, on jest tym, który zajmuje się wszystkim tym, a on mówi ci, sposób w jaki się porusza, sposób w jaki z tobą walczy, to zadziała. Następną walkę stoczył z debiutantem w organizacji, Benem Askrenem. Askren był niepokonanym fenomenem ze świata zapasów w stylu wolnym. Ponadto posiadał tytuł mistrza wagi półśredniej zarówno w Bellatorze, jak i w One Championship. Od razu obaj zawodnicy ruszyli do walki, ale to Masvidal wykorzystał moment, gdy Askren rzucił się po obalenie. Masvidal wyprowadził potężne latające kolano, które trafiło Askrena w głowę, kończąc pojedynek zaledwie 5 sekund po rozpoczęciu pierwszej rundy. To latające kolano zapewniło Masvidalowi najszybszy knockout w historii UFC. Zwycięstwo nie tylko przyniosło mu nagrodę za występ wieczoru, ale także odbiło się dużym echem w społeczności MMA, zdobywając prestiżowy tytuł knockoutu roku 2019, przyznany przez liczne media zajmujące się MMA. Wreszcie dochodzimy do listopada 2019 roku, kiedy to odbyła się historyczna walka z Nate'em Diazem. Wszystko co się liczy, to to, że przyszedłem z największym wojownikiem wszechczasów, Nickiem Diazem. Mam ze sobą armię Nicka Diaza i jesteśmy tutaj, żeby zniszczyć tego skurwiela. Krótka historia w tle. W sierpniu tego roku Diaz wygrał z byłym mistrzem wagi lekkiej Antonym Pettisem po 3-letniej przerwie od walk. Podczas wywiadu po walce Nate ogłosił się największym skurwielem w grze i wyzwał Masvidala na pojedynek. UFC nie tylko zorganizowało walkę, ale także podniosło stawkę, wprowadzając pas BMF, The Baddest Motherfucker, czyli największy skurwiel. Z tym nowym ikonicznym tytułem na szali miejsce musiało być odpowiednie do wielkości wydarzenia, a nie ma lepszego miejsca niż słynne Madison Square Garden, gdzie w listopadzie 2019 roku odbyła się gala UFC 244. Od początku walki Masvidal dominował. W trzeciej rundzie rana na głowie Nate'a zrobiła się na tyle duża, że lekarz ringowy zdecydował się przerwać walkę. Podczas gdy Nate protestował, Masvidal świętował jako pierwszy w historii mistrz BMF. Czy w którymś momencie obawiałeś się, że to oko zagrozi dalszej walce? Nie, myślałem, że to ta sama historia jak w każdej walce. Zostałem rozcięty w 5 ostatnich walkach przy tym samym oku, pewnie już w 10 walkach. Po 3 zwycięstwach z rzędu nadszedł czas, aby spełnić swoje marzenie i walczyć o tytuł mistrza UFC w wadze półśredniej w pojedynku z Kamaru Usmanem. Szanse były przeciwko Masvidalowi od samego początku, ponieważ podjął walkę w ostatniej chwili. Gilbert Burns był pierwotnie zaplanowanym przeciwnikiem dla Usmana, ale scenariusz się zmienił, gdy Burns wypadł z powodu pozytywnego wyniku testu na C19, zaledwie 6 dni przed pojedynkiem. W obliczu tykającego zegara i rosnącej presji, Masvidal stanął na wysokości zadania, wchodząc do klatki bez obozu treningowego, ale z nieugiętym duchem. Warto pamiętać, że musiał także zrzucić 9 kg w ciągu 5 dni,
aby zmieścić się w limicie wagowym. Masvidal zaczął mocno, rzucając serię ataków, ale Usman cierpliwie kontrował, łapiąc kopnięcie i przenosząc walkę na ziemię. Od tego momentu kontynuował marsz naprzód, trzymając Jorge pod ciągłą presją. W miarę postępu walki kondycja Masvidala zaczęła słabnąć, co ułatwiło jego przeciwnikowi trzymanie kontroli. Przewaga Usmana na ziemi była widoczna, gdy ponownie obalił Masvidala, rozstrzygając walkę na swoją korzyść, jednogłośną decyzją sędziów. Rok później, w kwietniu 2021 roku na UFC 261 spotkali się ponownie. Tym razem Masvidal miał za sobą pełny obóz przygotowawczy i był gotowy na rewanż. Usman, równie dobrze przygotowany, miał na celu udowodnienie, że jego poprzednie zwycięstwo nie było przypadkowe. Gdy rozpoczęła się druga runda, Usman zadał potężny prawy cios, który znokautował Masvidala, zdobywając jeden z najbardziej efektownych nokautów roku. Był to triumfalny moment dla Usmana, który obronił swój tytuł i pokazał swoją dominację. Nigdy nie zostałem znokautowany w 50 zawodowych walkach. Wygrał uczciwie i sprawiedliwie. Niech Bóg mu błogosławi. W marcu 2022 roku Masvidal ponownie znalazł się w świetle reflektorów oktagonu. Tym razem w starciu z Colby Covingtonem, w walce przepełnionej osobistymi porachunkami. Korzenie tej dramy sięgają wczesnych dni, kiedy Covington na fali sukcesów w zapasach na Uniwersytecie Stanowym wkroczył do świata zawodowego MMA. Jego podróż doprowadziła go do drzwi American Top Team. Obaj szybko znaleźli wspólny język, co doprowadziło nie tylko do intensywnych sesji treningowych, ale także do wspólnego zamieszkania. Jednak po pewnym czasie relacje się pogorszyły, a wersje wydarzeń różnią się w zależności od tego, kogo zapytasz. Rzekomo u podstaw konfliktu leżały pieniądze, a dokładniej nieopłacona suma od Covingtona dla zaufanego trenera Masvidala, Paulino Hernandeza. Kiedy Covington trafił do UFC, Hernandez stał się jego pełnoetatowym trenerem i sekundantem. Według Hernandeza umówili się, że Covington będzie mu płacił 5% ze swojego wynagrodzenia. Była to dżentelmeńska umowa ustna, bez oficjalnego kontraktu. Podobno Covington początkowo przestrzegał tej umowy, ale z czasem przestał płacić. Dla Jorge ten spór finansowy był punktem zwrotnym, który zerwał więzy przyjaźni z Covingtonem. Jednak już wcześniej zauważył pewne rzeczy, które mu nie odpowiadały. Złamał rękę, jego dziewczyna wyrzuciła go z mieszkania, bo zaraził ją opryszczką. Nie żartuję, mówię serio, więc nie miał gdzie się podziać i poprosił, czy może spać na mojej kanapie. Byłem na tak. Kurwa stary, jesteśmy razem w tej podróży, trenujemy razem, gramy razem w pokera, robimy to i tamto. Praktycznie przez rok karmiłem tego gościa, mieszkał na mojej kanapie, nie dał mi ani dolara, bo nie miał pracy. Miał złamaną rękę, wszystko jest udokumentowane, można zobaczyć to na YouTubie, jak mówi. Jorge Masvidal to mój najlepszy przyjaciel, gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, gdzie jestem i to i tamto. Potem, wiesz, walczyłem w kategorii 155 funtów. A potem przeszedłem do 170 i zaczęło mi się dobrze układać, przyciągałem uwagę. Wielu ludzi zaczęło na mnie patrzeć. Wszystko, co dla niego zrobiłem, próbował wykorzystać przeciwko mnie, zwłaszcza wobec moich dzieci. Zna relację, jaką mam z moimi dziećmi i próbował to wykorzystać przeciwko mnie. Jesteś kupą gówna. Mój trener, który trenował go od amatora aż do walki z Rafaelem Dos Anjosem, miał z nim umowę dżentelmeńską, 5% z każdej walki. Nieważne, czy zarabiasz $1000, czy 500 tysięcy, 5% to co będziesz mi płacił, bo to tyle, ile płacą mi Joel Romero i inni zawodnicy, którzy z nim trenują. Trener był dostępny w każdej chwili, jeździł godzinę w jedną stronę i z powrotem, żeby przekazać swoją wiedzę. Z drugiej strony relacja Covingtona przedstawia wydarzenia w innym świetle. Uważa, że jego były przyjaciel po prostu zazdrościł mu sukcesu. Wszyscy chcą, żebyś odnosił sukcesy. Dopóki ktoś nie zacznie radzić sobie lepiej od ciebie, wtedy zaczynają zazdrościć. I dokładnie to się stało. On zaczął zazdrościć mojego sukcesu, tego, że się wznosiłem. Nie podobała mu się uwaga, którą przyciągałem w klubie i w UFC. Oraz to, że ciągle musiał mówić o mnie w wywiadach, więc odwrócił się ode mnie. Zaczął mówić bzdury w mediach na mój temat jako pierwszy, a ja naturalnie się broniłem. Nie pozwolę, żebyś mówił bezmyślnie o mnie w mediach, nie broniąc się. Nie musiałem płacić żadnych pieniędzy temu trenerowi, Paulino Hernandezowi. Te oskarżenia są fałszywe, to fake news, kłamstwo. Tak czy inaczej, obaj zawodnicy przystąpili do UFC 272 z nienawiścią do siebie nawzajem. To jest osobista walka. Chcę pokazać UFC, że zasługuje na to,
aby być zawodnikiem UFC na całe życie. Upewnij się, że się pojawisz. Mieszkałem w domu Marisy, nie w twoim domu, dziwko. Marisa płaciła rachunki, to mój dom. Twoje dzieci. Zapominasz o swoich dzieciach, chujowy ojcu. Pośród całej intensywności przed tą walką łatwo zapomnieć o przyjaźni, która się skończyła, co jest naprawdę smutne, kiedy się nad tym zastanowić. Walka rozpoczęła się od tego, że Masvidal wyprowadził niecelne latające kopnięcie frontalne, nawiązując do jego słynnego latającego kolana przeciwko Benowi Askrenowi, co skłoniło Covingtona do dokonania wczesnego obalenia. Choć Masvidal zdołał odeprzeć początkowe ataki, znaczna część pierwszych rund spędził w defensywie, odpierając ataki Covingtona lub zmagając się z nim na ziemi. W drugiej rundzie Masvidal zaczął nabierać rytmu, trafiając kopnięciami na nogi i łącząc to z ciosami, które zmuszały Covingtona do cofania się, w końcu wytrącając go z równowagi. Jednak wybór walki z Covingtonem na ziemi okazał się błędem. Covington zręcznie zmienił pozycję, grożąc duszeniem. Choć duszenie nie doszło do skutku, pozwoliło Covingtonowi zadać serię ciosów, które na koniec rundy przerzuciły impet na jego stronę. Covington, znany ze swojego nieustępliwego stylu walki, dobrych zapasów i solidnych umiejętności bokserskich, kontynuowało presję przez 5 rund. Po zakończeniu walki było jasne, że Covington kontrolował oktagon, a sędziowie jednomyślnie przyznali mu zdecydowane zwycięstwo. Mniej niż miesiąc po ich walce, Masvidal znalazł się w tarapatach, stając w obliczu zarzutów o ciężkie pobicie po rzekomej kłótni z Covingtonem przed restauracją Papi Steak w Miami Beach. Według Covingtona został zaskoczony, gdy wychodził z restauracji, a Masvidal pojawił się nagle znikąd, aby przeprowadzić zaskakujący atak i uderzyć go dwa razy w twarz. Covington opisał strój Masvidala jako niebieską maseczkę chirurgiczną, kaptur i dresy. Ten szczegół ma znaczenie, ponieważ prawo Florydy stanowi, że zarzut ciężkiego pobicia może przejść z drugiego stopnia do pierwszego, jeśli napastnik miał na sobie maskę w celu ukrycia tożsamości. Chociaż Masvidal nie przyznał się do winy wobec poważnych zarzutów, został objęty zakazem zbliżania się, który nakazywał mu trzymać się z dala 500 stóp od jego miejsca zamieszkania i zakazywał jakiejkolwiek formy komunikacji. Saga Masvidala zakończyła się w kwietniu 2023 roku po przegranej przez decyzję z Gilbertem Burnsem. Jorge zawiesił rękawice, kończąc karierę wypełnioną wzlotami i upadkami zarówno w oktagonie, jak i poza nim. Dziękuję wszystkim za oglądanie, ale to jest miejsce, gdzie zaczynałem swoją karierę. Teraz minęło długie 20 lat, ponad 50 walk. Jego przejście od wojownika z ulicy do oktagonu opowiada historię człowieka, który ewoluował wraz ze sportem, zawsze pozostając wiernym swoim korzeniom, jednocześnie dostosowując się do wymagającego i ciągle zmieniającego się świata mieszanych sztuk walki. Chociaż jego kariera była pełna kontrowersji, nie można nie docenić wpływu jego walk i wkładu w popularność sportu i jego czystej miłości do walki. Jego ikoniczne latające kolano przeciwko Benowi Askrenowi na zawsze zostanie zapisane w historii sportu walki. Chociaż Masvidal skończył, dziedzictwo Gamebreda nadal inspiruje, przypominając nam wszystkim o niezłomnym duchu prawdziwego wojownika.